Sobotni seans filmowy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy był miłym akcentem zorganizowanym przez Cinema Lumière. W kinie pojawił się również prezydent miasta, który starał się nowym mieszkańcom Suwałk przybliżyć zasady, mające nieco rozświetlić trudne dla nich ścieżki, wiodące do ułożenia sobie życia w nowym miejscu pobytu. Prezydent skupił się generalnie na kwestiach związanych z rejestracją, nadawaniem numerów PESEL. Związane informacje były z przyjmowaniem wniosków do MOPR-u, do ZUS-u, do Urzędu Pracy. Naprawdę masa informacji została przekazana. My to wszystko również zbiliśmy w taką jedną ulotkę z adresami, z numerami telefonu. Wszystko zostało przetłumaczone na język ukraiński. Każda z osób, która była obecna na tym spotkaniu, taką ulotkę otrzymała. Można powiedzieć taki drogowskaz, gdzie pójść, gdzie jest Urząd Miejski, gdzie jest Urząd Pracy, gdzie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest bank, żeby założyć konto i profil zaufany. No postaraliśmy się to naprawdę przekazać w taki sposób skondensowany i bardzo treściwy, żeby te osoby w łatwy sposób poruszały się po mieście i odnajdywały się w tym mieście, no bo nie ulega wątpliwości, że ich przyszłość na krótszy bądź dłuższy czas z Suwałkami będzie związana, więc już, jak to pani redaktor wspomniała, jako nasi mieszkańcy muszą po prostu to miasto poznać. To nie był jedyny dotychczasowy kontakt prezydenta Renkiewicza z uchodźcami. Jak informuje Kamil Schnell, włodarz miasta, podobnie jak ogromna część mieszkańców, dokłada starań, by przybywający do miasta obywatele Ukrainy odczuli, że są bezpieczni i zaopiekowani. Muszę powiedzieć, że prezydent bardzo mocno zaangażował się w kwestię pomocy uchodźcom. On tak naprawdę nawet jest codziennie kilka razy na dworcu PKP i osobiście wita te osoby, które wysiadają z pociągu na stacji w Suwałkach przy ulicy Kolejowej, więc akurat jego zaangażowanie jest tutaj bardzo widoczne. On cały czas spotyka się z tymi osobami, spotyka się ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach, jeździ po tych obiektach, które są przeznaczone do tymczasowego pobytu uchodźców w naszym mieście, więc rozmawia z tymi ludźmi, jest obok nich, stara się im pomóc, jest naprawdę mocno zaangażowany w sprawy związane z uchodźcami. Oczywiście nie tylko prezydent oczekuje na podróżujących uchodźców na naszym dworcu kolejowym. Nieustannie pracują tutaj wolontariusze. Anioły z dworca PKP. Tak nazwali specjalną grupę na Facebooku. Z ich profilu można na bieżąco dowiadywać się, co jest na daną chwilę potrzebne. Organizowane są tutaj kwatery, transport, kanapki, środki higieniczne. Wszystko, co można zaoferować drugiemu człowiekowi, który swoje dotychczasowe życie musiał zmieścić nierzadko w jednej niewielkiej torbie i ruszyć w nieznane. Pomoc od początku wojny świadczy również inna lokalna grupa. Suwałki dla Ukrainy. To, można powiedzieć, swoisty społeczny system szybkiego reagowania na potrzeby ludzi doświadczonych przez działania wojenne. Lada chwila ma się również pojawić w internecie kolejna zapowiadana kilka dni temu przez ratusz internetowa strona pośrednictwa w rozwiązywaniu problemów i zabezpieczaniu potrzeb nowych mieszkańców miasta, która ma ułatwić im rozpoczęcie możliwie normalnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości.